ci dać to, co sam czuję. Pragnę... Cześć! O! Cześć tym, co na morzu. Cześć. Czy to nieprzyjemnie tak płynąć promem przez morze? Fantastycznie. Dlaczego nie zeszliście na śniadanie? A, bo zjedliśmy w kabinie. Było tak przytulnie i romantycznie. Ale chodź. Idę. Chodź, chodź. Pragnę ci dać to, co sam czuję. Ahoj. Pragnę. Ahoj. O, jestem taka szczęśliwa. Ta przeprawa przez morze jest jak nasza druga podróż poślubna. Dla ciebie też? No co ty? Chyba zapomniałaś, kto jest moim mężem. Stasio nie ma w sobie za grosz romantyzmu. To musisz go jakoś rozbawić. Rozbawić go? A jak? Zobacz. Tu jest taka gazetka o wszystkim, co dzieje się na tym promie. O 10:30 zawody w przeciąganiu liny, o 11:30 turniej ping-pongowy, o 14:30 konkurs na największego łakomczucha, o 14:30 bridge, a o 16:00 zabawa taneczna. Zapisze nas cygary na wszystko. Stasiowi nic z tego by się nie podobało. No to będziesz chodziła z nami. Jasne. Tego by wam jeszcze tylko brakowało. Chcecie mieć podróż poślubną z przyzwoitką? Dzień dobry, pani Heleno. Dzień dobry. Cześć. Cześć, kochanie. Cześć, ale będziemy mieć cudowny dzień. Zobacz, ile rzeczy można robić razem na tym promie. O 10:30 zawody w przeciąganiu liny, o 11:30 turniej ping-pongowy, o 14:30 konkurs. Poczekaj, poczekaj. Ja też mam rozkład zajęć, ale trochę inny. O 11:00 próba zespołu, o 12:00 gramy na dolnym pokładzie, o 3:00 gramy w kafeterii, o 5:00 gramy na górnym pokładzie do tańca, o 8:00 gramy do kolacji, o 9:00 gramy w barze, o 10:00 gramy w nocnym barze. Wystarczy jak na jeden dzień, prawda? Znaczy, że nie będziesz miał czasu na żadną z tych rzeczy? No niestety. Patty, zapomniałaś, na jakich warunkach płyniemy tym promem? Mamy darmowy przejazd do Szwecji za to, że ja i mój zespół występujemy na nim przez 2 dni. Powiedziałem ci, że będę bardzo zajęty w czasie tej podróży. I powiedziałaś, że to nic nie szkodzi. Więc zapytałem, czy jesteś pewna i powiedziałaś... Oj, przestań, nagrywałeś tę rozmowę, czy co? Nic na to nie poradzę. Musisz zająć się sobą sama. To znaczy, że przez te 2 dni nawet cię nie zobaczę? No może uda mi się wyskrobać trochę wolnego, ale nie, nic nie obiecuję. No, no i nic się nie martw. To na razie. Piękna mi podróż poślubna. Przez 2 dni nawet nie będę widziała własnego męża. Spójrz na to z dobrej strony. Może straciłaś męża, ale zyskałaś partnera do ping-ponga. Dobrze. No. No. To ubiorę się i pójdziemy się na coś zapisać. Tu jesteś, stokrotko. Wszędzie cię szukałem, ty mojej śliczności. Chodź, nie traćmy ani chwili z tej podróży. Stasiu! Stasiu, co jest w tych tabletkach, które bierzesz na tę swoją chorobę morską? Serduszko, dlaczego jesteś taka podejrzliwa? To tak się mówi do swojego misia? Coś ci się stało? Nic mi się nie stało. To morskie powietrze, my razem na tym promie. Zawróciło mi to w głowie. Chcesz powiedzieć, że ci się... leciutko pomieszał w głowie. Heleno, przecież to może być nasza druga podróż poślubna. Chcesz to koniecznie popsuć? Ty to mówisz poważnie? No jasne. Chodź, zapiszemy się na te wszystkie konkursy i je powygrywamy. No i możemy iść. Idę, a co? Panie Stanisławie. Dzień dobry. Kochanie, obawiam się, że będziesz musiała sobie znaleźć innego partnera do tego ping-ponga. Dlaczego? Bo to będzie nasza druga podróż poślubna. Założę tylko tenisówki i zaraz zapiszemy się na ten turniej ping-pongowy. Króliczku. Mój króliczek. Króliczek. Jeżeli to morskie powietrze tak na niego działa, to po powrocie sprzedam dom i zamieszkamy na barce. Idźcie, idźcie, idźcie. No co, ty chodź z nami. Nie, po co?
Przecież na pewno chcecie być sami. No chodź. Na pewno znajdą ci jakiegoś partnera. Chodź. No dobrze. Państwo, Adamowscy. Ping-pong. Dziękuję. Słucham państwa. Państwo bogaccy. Chcemy się zapisać na wszystko. Helena i Stanisław bogaccy. Na wszystko? Na wszystko. Prawda, Stasiu? Tak, króliczku. Jesteście państwo świeżo po ślubie. To jest nasza druga podróż poślubna. Prawda, serduszko? Prawda. Państwo bogaccy. Zapisałem. Dziękujemy. Dziękujemy. Patrycja Cwał-Wiśniewska. Ja też się chciałam zapisać na wszystko. A szczególnie dobra jestem w ping-pongu. Tak, ale kto będzie pani partnerem? Chwilowo nie mam partnera. A może... A właściwie wszystko mi jedno. Mogę zagrać z kimkolwiek. No, spróbuję pani kogoś znaleźć. Ale teraz mam zapisane tylko pary. O. Dobrze, zaczekam na pokładzie. Halo? Jak się nazywa ten prom? Nazywa się Perła Bałtyku, bo co? Bo jak patrzę, że tu każdy ma kogoś do pary, to wydaje mi się, że to jest Arka Noego. Przepraszam pana najmocniej. Czy gra pan w ping-ponga? Gram, proszę pani. Nie najlepiej, ale lubię w to grać. Ja też bardzo lubię. Pomyślałam, że jeżeli nie ma pan z kim grać, to ja bardzo... Kochanie, możemy już iść. Czekają na nas. Pani wybaczy. Naturalnie. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. Witam. No, pięknie. Zrobiliśmy sobie z Doną bardzo ładny spacerek. Pogoda piękna. Grasz ping-ponga? Tak, dobry pies, mój jedyny przyjaciel, tak. Nie zostawisz mnie, prawda? Nie zostawisz. Pani Patrycjo? Wydaje mi się, że znalazłem dla pani partnera do wszystkiego. Nazywa się Adam Chmielewski. To doskonale. Powiem mu, żeby tutaj do pani przyszedł. Dobrze, dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Szukasz kogoś? Czy pani jest pani Patrycja? Tak, a dlaczego pytasz? Nazywam się Adam Chmielewski. No to witaj, partnerze. A co ty właściwie tu robisz razem ze mną? Czy nie powinieneś być teraz gdzieś indziej? No powinienem, ale... No, dopiero za 3 minuty zaczynamy grać na górnym pokładzie do tańca. Jak ja mam szczęście! Całe 3 minuty spędzisz razem ze mną! O Boże, jak jestem szczęśliwa! Patty, a ja przeczytałem w tej gazetce, że brałaś udział w konkursie na przeciąganie liny. No, nie tylko brałam, ale też i wygraliśmy. O, a kto to jest Adam Chmielewski? Adaś, on jest taki cudny i taki miły. Tak? No, tak. I chciał mi oddać ten puchar, który wygraliśmy. Ale powiedziałam mu, Adasiu, kochanie, on przecież powinieneś zostawić sobie ten puchar na pamiątkę. Chwileczkę. Tobie on na pewno sprawi dużo więcej. Chwileczkę.
Co to znaczy, że powiedziałaś do niego, Adasiu, kochanie? Kto to jest ten facet? On... To jest taki młody, nieżonaty mężczyzna, który szukał kogoś, z kim mógłby się zabawić na tym promie. Ty lepiej uważaj, kogo poznajesz na tym promie. Na takich promach jest bardzo dużo niebezpiecznych podrywaczy. Nie musisz mi mówić. Co to znaczy, nie musisz mi mówić? A to znaczy, że nie musisz, bo ja sama o tym wiem. To właśnie mówię ci, masz skończyć z tym facetem i to natychmiast. Ale ja nie mogę, ja obiecałam mu, że pójdziemy razem na zabawę i będziemy tańczyć. To nie będziecie. No to z kim będę tańczyć? Może z tobą? Przecież wiesz, że ja wieczorem pracuję. No ale w takim razie muszę tańczyć z Adamem. Nie będziesz z nim tańczyć. Ale ja mu obiecałam. Nic mnie to nie obchodzi. Też coś. Czy to kabina pani Patrycji Cławiśniewskiej? Tak. Ja pana znam, to pan występuje na tym promie. Cieszę się, że mogę pana poznać. Nazywam się Adam Chmielewski. Ach, pan Adam Chmielewski, no bardzo się cieszę, że mogę pana poznać. Naprawdę nawet nie wie pan jak bardzo. Mama powiedziała, że ten puchar powinien należeć do pani. Aha, dziękuję ci. Proszę. To widzimy się na zabawie. Tak. Aha, pamiętaj, że masz spędzić cały wieczór z moją żoną. Tak, proszę pana. Aha, i powiedziała mi, że przez cały wieczór będzie tańczyć tylko z tobą. Naprawdę? Super. Pan Adam Chmielewski. Dla siebie my dwoje. Dziękuję bardzo. O, cudnie tańczysz, mężu. To dlatego, że tańczę z tobą, Kruszynko. Świetna zabawa, prawda? Świetna. Świetna. Tak. Proszę. Dziękuję, ale już muszę iść spać. O. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję ci. Dobranoc. No, cześć. 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 Jak? No, o. A ja tego pana skądś znam. Cezary Cławiśniewski, nie mylę się, prawda? Patty, przecież wiesz, że muszę tu pracować. No chciałbym, żebyś to wreszcie zrozumiała. Ja rozumiem, rozumiem. Czy ja coś mówię? A może zrobilibyśmy sobie mały spacer po pokładzie w świetle księżyca? Co ty na to, Helubiu? Już idę. Stasiu. Przepraszam. Proszę bardzo. Przepraszam. Co im się stało? A to jest ich druga podróż poślubna, nie wiedziałeś o tym? Tak. Usiądź proszę, porozmawiajmy przez chwilę. No dobrze, mam kilka minut. No więc... Przepraszam, panie Cezary, kapitan Bartoszek chciałby z panem porozmawiać. A już idę oczywiście. No przepraszam, kochanie. Nie, no rozumiem. Ale i tak zmęczyłam się już tą rozmową. Oj, na razie. Cezary! Tak, kochanie? A o której dzisiaj wrócisz? No gdzieś tak koło 3:00 w nocy. Ale to poczekam na ciebie. Chciałabym, żebyśmy trochę pobyli ze sobą. Ale to już będzie bardzo późno. Nie szkodzi, poczekam na ciebie na pokładzie spacerowym. No dobrze. To idę. Panowie, zagrajcie coś. Dobrze, zacznijcie coś grać. Opa.
Czy na tym promie nie można mieć chociaż chwili spokoju? Przepraszam, panie Stanisławie. O! Cześć, kochani. Cześć, kochani. O, jestem wykończony. Wiem, ale zapomnij teraz o pracy. Teraz jest czas na zabawę. Tak. No, zatańczmy. Mamy tańczyć? No tak. Tańczył bym z tobą z przyjemnością, kochanie, ale przez cały dzień stałem na nogach. Dobrze. Nie musimy tańczyć. Postójmy tu i popatrzmy sobie na księżyc. Tak, tak. Dobrze. Jestem. Chciałaś, żebym przyszła. Coś się stało. Ale musisz mi pomóc. Nic z tego. Ale przecież ty nawet jeszcze nie wiesz, o co mi chodzi. Ale znam ten ton głosu. Helu, to jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. Kochanie, nie mam nic przeciwko temu, żeby ci pomagać na lądzie. Ale jesteśmy na pełnym morzu. Tu obowiązuje prawo międzynarodowe. Ale to naprawdę chodzi tylko o drobiazg. No dobrze. Co to ma być? Musimy porwać Cezarego. I to jest ten drobiazg. No. Nie licz na mnie. Helu, proszę cię, Helu, no. Helu, przecież ja tylko chcę spędzić jeden wieczór, niezapomniane chwile z moim własnym mężem. Dlaczego nie chcesz mi pomóc? No dobrze, no. Pomogę ci. No, świetnie. No słuchaj, on tu wróci około 7:00. I kiedy pójdzie do łazienki odświeżyć się, ja zamknę te drzwi. Na klucz. I co dalej? Dam ci ten klucz. A gdzie ja wtedy będę? Ty będziesz na zewnątrz, na pokładzie. I podam ci ten klucz przez okno i znikniesz z nim. A co się stanie, jeżeli Cezary nie wystąpi z zespołem? Słuszna uwaga. Kiedy podam ci ten klucz przez okno, wtedy pobiegniesz do chłopców z zespołu i powiesz mi, że Cezary jest chory. No i znikniesz z tym kluczem. Nieźle. A co z telefonem? A, proszę. To jest komórka Cezarego. Weź ją ze sobą. Ten kabelek po prostu przecięłam. Nieźle. A, Helu, musimy zsynchronizować nasze zegarki. Jest teraz... 3:05. Jeszcze nie, przyszłaś za wcześnie. Stasia na mnie czeka, nie mogę się spóźnić. Czekałaś na to 25 lat, to możesz poczekać jeszcze te kilka minut. Nie bądź okrutna. Cześć, kochanie. Cześć, kochanie. No, co robiłaś przez cały dzień? A, nic takiego. Ale na pewno chcesz się odświeżyć, bo przecież wychodzisz zaraz. Proszę, łazienka jest twoja. No, dziękuję. Proszę. Kochanie, mam dla ciebie niespodziankę. Tak? A jaką? Załatwiłem sobie dzisiaj wolny wieczór. Chłopcy będą grać beze mnie i możemy spędzić cały wieczór razem. O, Cezary, to genialne! Jesteś kochany! Cudownie! No więc tak, najpierw pójdziemy na kolację, potem pójdziemy potańczyć, a potem spacer przy blasku księżyca na pokładzie. No wiesz, będziemy robić dzisiaj wszystko, co jest romantyczne. Romantyczne. No. Ja to właśnie chodzi.
O Boże. Helu. Helu! Helu! Co się stało? Helu! Patty, co się stało? Helu! Wracaj, Helu! Patty, co się stało? Nic. No to wyjdź z tego okna. Nie mogę. Co to znaczy, nie możesz? Nie mogę. Zacięłam się. Pomóż mi. Pociągnij mnie za nogi. Poczekaj. Wyjdę i popchnę cię z przodu. Drzwi są zamknięte. Co mówisz? Gdzie jest klucz? Co mówisz? Ojej. Drzwi są zamknięte. Gdzie jest klucz? Hela go ma. Hela go ma? Dlaczego? Bo ja też miałam dla ciebie niespodziankę. Miałeś być moim więźniem. Co to za głupi pomysł? Dlaczego? Nie wiem. Wtedy jeszcze nie był głupi. Powiedziałem ci, że postaram się załatwić trochę wolnego czasu. Skąd ja mogłam wiedzieć, że to zrobisz? Nie, no to jest chyba najgłupsze z tego, co kiedykolwiek. No, dobry wieczór. Ja nie rozumiem, jak można wymyślić coś tak głupiego, no? Przestań, nie kłóć się ze mną, tylko wyciągnij mnie wreszcie z tego okna. Pociągnij mnie lepiej za nogi. Już próbowałem, to nic nie daje. To spróbuj jeszcze raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co się stało? No, oddaj mu ten klucz. Mam mu oddać? Niech mi pani odda ten klucz, Patrycja. Zacięła się w oknie, no. Zacięła się? Tak. Co pan jej zrobił? Nic mi nie zrobił, po prostu się zacięłam i już, no. Niech mnie ktoś wyciągnie z tego okna, na litość boską. Pociągnij mnie wreszcie porządnie za nogę. Zaraz, po kolei.